że rzeczywiście wybuchową osobą. Po prostu ona jak coś to co myśli to od razu mówi. Więcej nas łączyło niż dzieliło wbrew pozorom. A dla mnie to jest też bardzo ciekawa współpraca z ludźmi, którzy właśnie nie są do koncentracji jak ty, którzy są z innego trochę też świata. Po prostu mówili, no jak wy się dogadywałyście? Wy kompletnie po prostu ogień i woda można powiedzieć, nie? Czujemy ludzi, że to jest fajne. Jeżeli my robi, pokazujemy, że Zenek Martyniu występuje w Filharmonii, no to dajemy sygnał ludziom, że to jest bardzo dobra chyba muzyka, skoro Filharmonii występuje. No to oni jeszcze bardziej to lubią, no to my to jeszcze bardziej będziemy puszczać, moim notom, robić. W związku z tym będziemy narodem z kulturą na poziomie po prostu yy, przedszkolnym. Jak przewszyk świat gwiazd, dzień dobry. Razem ze mną pani Maria Sadowska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na konferencji trzeciej edycji akcji Lubię Siebie. Dlaczego pani tutaj postanowiła być razem z nami? Wiesz, co? Bo lubię siebie przede wszystkim, i też bardzo mi się podoba ta idea, wiesz, żeby że tutaj to no, chodzi, o, chodzi o, o to, żebyśmy przypominały naszym koleżankom, kobietom, które często mają do siebie strasznie dużo ale, bo my kobiety jesteśmy takie, że wiesz, widzimy wszystkie wady, jesteśmy bardzo krytyczne wobec siebie nawzajem i same wobec siebie, żeby jakoś po prostu siebie wiesz akceptować. I, i podoba mi się cały ten jakby. Pomysł, wiesz, oprócz tego, że jest świetne też towarzystwo i tutaj z każdą nową edycją nowe, fajne dziewczyny nas dołączają. I, 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 i się dobrze bawimy też na tych spotkaniach, bo to te spotkania są regularne i ja zawsze z przyjemnością tutaj przychodzę, bo wiem po prostu, że będzie fajnie i jest to też jakaś tutaj wymiana myśli. Na przykład na ostatnim spotkaniu szczególnie było ciekawie, kiedy każda z nas opowiadała, za co lubimy siebie i bardzo zaskakujące rzeczy wyszły a propos różnych osób. Więc podoba mi się ta idea i mówienie właśnie o tym, że, że warto siebie polubić za coś, za coś nawet malutkiego, choćby za mały palec u ręki. Właśnie każda z kobiet, które tutaj też wypowiadały się, miała jakąś inną drogę, trudną, łatwiejszą do akceptowania siebie, a w Pani przypadku to była trudna, ciężka, wyboista, Yy, powiem szczerze, że nie, dlatego, że ja miałam zawsze dużo, bardzo wsparcia yy, od rodziny mojej yy, i to jest chyba ważne. To jest ważne coś, co jakby z dzieciństwa się wyniesie. Yy, oczywiście zawsze miałam kompleksy, bo zawsze bo, nigdy nie miałam idealnej figury, zawsze byłam za gruba, zawsze walczyłam z, na przykład z wagą swoją i tak dalej. Całe życie po prostu odchudzałam się. Yy, ale, ale też miałam takie momenty, kiedy na przykład właśnie potrafiłam sobie powiedzieć, dobra, trudno, ale to będę trochę grubsza i też się nic nie stanie, prawda, yy, na przykład po dzieciach, kiedy było mi trudno wrócić, do, ale za to mam wspaniałe dzieci, <laughs> yy, więc yy, ja rzeczywiście, no akurat nie należę do tych takich potwornie krytycznych do siebie kobiet, ale też oczywiście mam dni, kiedy, kiedy czuję się... Kiedy czuję się Gorzej psychicznie, I, i, i ważnym przesłaniem tego wszystkiego jest, że to jednak zależy od nas. To znaczy, jak my sobie to w głowie ustawimy, nie? To ty pozwalasz sobie na. na. Yy. znaczy po prostu, jeżeli chcesz być szczęśliwa, no to musisz odnaleźć najpierw to szczęście w sobie, bo nie znajdziesz go na zewnątrz, jeżeli po prostu nie zbudujesz go w sobie. Prosta zasada, jest to banał, ale taka prawda jest. Jeśli mogę to odszedłbym od tematu dzisiejszego spotkania, a zahaczył o trochę o politykę, bo to jest teraz w tym momencie na topie bardzo. W niedzielę o 21 poznaliśmy wyniki sondażowe Exit Poll. Jaka była pani reakcja na to, co zobaczyliśmy na słupkach? No ja się popłakałam, powiem szczerze, bo nie, nie do końca wierzyłam, jeszcze byłam bardzo zdenerwowana dzień wcześniej, bo ja całą noc nie spałam chyba z nerwów. I naprawdę no nie pamiętam takich wyborów, żebym się popłakała. Autentycznie się popłakałam po prostu ze wzruszenia. Jestem bardzo dumna z Polski, z frekwencji. Bram udział, bo tutaj nie chcę mówić, nie chcę upolityczniać tej rozmowy, mówić kto na kogo głosował, kto jest po której stronie, ale jestem dumna z tego, że okazaliśmy się demokratycznym jednak narodem i że jednak jak trzeba zawalczyć, to potrafimy się zjednoczyć. Bram udział w akcji kobiety na wybory, bo tutaj nam bardzo zależało, żeby właśnie uaktywnić kobiety. To jest ciekawe, bo też mówimy o tym, lubię siebie, prawda? I też coś takiego jest tak, że my. Mężczyźni mają tą nabytą pewność siebie, nie? Przez te dwa tysiące lat, kiedy Wy musieliście tam chodzić, walczyć, prawda, z tymi na tych wojnach mieczami czy na polowanie, wymusiliście od dziecka byliście uczeni tego, że, że masz być pewny siebie, że jesteś silny, że dasz szadę, że dasz szadę. My tego nie miałyśmy i my teraz dopiero wiesz. Od niedawna z nową falą jakby feminizmu, wyzwolenia uczymy się tego od nowa i to jest bardzo ciekawe jak to działa w wyborach, bo podam przykład, no znam kobietę, myślę, że wiele kobiet tak myśli, która powiedziała, że ona nie pójdzie na wybory, bo ona chce wybrać odpowiedzialnie, a nie ma czasu sprawdzić dokładnie jakie partie przygotowały, jakie programy i tak więc według niej odpowiedzialne jest nie iść na wybory. I to jest, natomiast podejrzewam, że żaden facet by na to nie wpadł. Że każdy facet, czy wie, czy nie wie, to on pójdzie i zagłosuje, bo on ma tą pewność siebie i wiarę w siebie, że zrobi to dobrze, chociażby intuicyjnie, prawda? To, to na przykład właśnie jest ciekawe takie, były badania też, na przykład kobiety, które są zapraszane do programów informacyjnych lub jakichś takich ważnych w jakimś temacie, zapraszają kogoś. No nie wiem, jak, jakby nawet, nawet jak mnie, no zapraszają, żeby porozmawiać, nie wiem, o chorobach serca. Ja mówię, przepraszam, nie znam się na chorobach serca, nie przyjdę, bo nic nie wiem na ten temat. Nie przyjdę do tej telewizji, bo nic nie wiem na ten temat. Każdy, według badań, 98% mężczyzn poszło rozmawiać o tym sercu, chociaż nie mieli o tym zielonego pojęcia, ale poszli. Yy, natomiast, ko właśnie kobiety w ogóle nie. Yy, dlatego, że czuły się niepewnie, że czuły, że nie dadzą rady, że, nie, że mają za małą wiedzę. Wiesz, że kobiety są takie bardzo sprawdzające siebie, nie? że na przykład nie wyjdę, bo, bo, bo źle wyglądam. To, to, to jest też to samo. Nie? Więc, yy, yy, bardzo ważne dla nas było to zaktywizowanie kobiet, żeby właśnie kobiety poszły na wybory, żeby nie mówiły, nie mam czasu, nie zastanowiłam się, nie wiem na kogo głosować i tak dalej, i tak dalej. I brałam udział w tej całej kampanii kobiety na wybory. Nawet skomponowałam piosenkę specjalnie na tą okazję. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam nagrałam cztery wersje tej piosenki specjalnych wyborczej, która nazywa się Hej polskie Madonny. I. No i po prostu się cieszę, bo mam wrażenie, że ta moja też praca i ta moja malutka cegiełka, którą dołożyłam, jakoś nie poszła, mam nadzieję, na marne. I. i, i no jest to ta wielka, wielka radość, właśnie. I, I rzeczywiście chyba kobiet nawet poszło procentowo tam o pół procenta czy o procent więcej niż mężczyzn. To jest naprawdę ogromny, ogromny sukces świadomościowy dla nas, dla nas wszystkich. Zmiana władzy, zmiana rządu niesie też za sobą zmiany w mediach, tych publicznych. Czy no Tak, to jest właśnie drugi ten... Tak. ten który jest dla mnie bardzo ważny. Rzeczywiście bardzo się cieszę. Że będę, mam nadzieję, będę mogła wreszcie wrócić do telewizji, może będę mogła wrócić do Wojsa, dlatego że ze względów politycznych nie mam je w Wojsie od dawna już. I tak sobie dzisiaj poczułam, że to już 7 lat w zasadzie. Więc chciałabym tam, chciałabym bardzo, zresztą uważam, że media państwowe też powinny, no nie powinny wspierać tak komercyjnej gałęzi sztuki, jaką jest disco Polo, tylko, tylko jednak media państwowe są od tego, żeby promować kulturę wysoką, dlatego, że to jest ta kultura, która nie zarobi na siebie, to jest tak, ale, ta, ale ta kultura jest sercem narodu i jakby tworzy nasze dziedzictwo kulturowe. Natomiast no, Polo sobie i tak poradzi, bo jest ogromnie komercyjne, prawda, więc cieszę się, że mam nadzieję, że jakby TVP, znaczy, że w ogóle, że te media publiczne, no nie tylko TVP, bo to są też radia, przecież trójka, prawda, nieodżałowana, śmiałam, że to były jedne z niewielu które zawsze grały moje piosenki, prawda, bo, bo, yy, i teraz jakby też zostałam pozbawiona tego kolejnego, i zresztą nie tylko ja, no nie chcę mówić tylko o sobie, to jest całe, całe grono artystów razem ze mną. I filmowo też, no bo też yy, ja na przykład mam kilka projektów takich, bym nazwała patriotycznych, bo chcę opowiadać ciekawe historie z naszej polskiej historii i chcę opowiadać o tym, jakim jesteśmy fajnym narodem też. I, I tak trochę, wiesz, no nie miałam gdzie z tym pójść no, nawet do tej pory, więc cieszę się bardzo, że będę mogła znów y, też filmowo współpracować, mam nadzieję z TVP, może jakiś teatr telewizji też mi się bardzo marzy czy coś. No, no, no wspaniale, bo dla mnie to, dla całej Rzeszy, nie tylko dla mnie, bo nie chcę właśnie tylko mówić o sobie, tylko o całej Rzeszy też artystów. Otwierają się z powrotem, jakby no, no, no będziemy mieli znowu możliwość normalnie pracować, wiesz, i, i normalnie się wypowiadać po prostu bo zahaczyła pani tutaj o disco polo, a poprzedni prezes telewizji polskiej Jacek Kurski mówił, dajemy disco polo, bo tego oczekuje społeczeństwo, bo tego się domaga. Jak pani, jak pani odpowie na taki argument? Od tego są media publiczne. Proszę bardzo, stacje komercyjne są od tego, bo one muszą na siebie zarobić, ale media publiczne to właśnie na całym świecie, spójrzmy sobie na BBC, prawda, czy, czy na, na francuską telewizję. Media publiczne są od tego, żeby wspierać kulturę wysoką. Jeżeli media publiczne wspierają kulturę najniższą, to to jest jakaś kompletna pomyłka, to jest w ogóle rozjazd zupełny. Dlatego, że ta kultura komercyjna, ona sobie i tak świetnie radzi, ludzie tego chcą i, i ja nie miałabym pretensji, gdyby to była prywatna stacja, proszę bardzo, jak najbardziej, to oni muszą zarobić, prawda? To muszą też łapać tego widza. Ale populizm to nie jest to, co powinny uprawiać publiczne media. No. A gdyby pani miała na to bezpośredni wpływ, to takie postaci jak Zenek Martyniuk czy Sławomir nie miałyby wejścia na przykład na sylwester z dwójką? No szczerze mówiąc, jeżeli ja bym decydowała, nie, i to bardzo tutaj przepraszam Zenka prywatnie i Sła, Sławomira prywatnie, ale nie, dlatego że to jest. Cały czas, bo to jest zamknięte koło. My to lansujemy, czyli uczymy ludzi, że to jest fajne. Jeżeli my robi, pokazujemy, że Zenek Martyniu występuje w Filharmonii, no to dajemy sygnał ludziom, że to jest bardzo dobra chyba muzyka, skoro w Filharmonii występuje. No to oni jeszcze bardziej to lubią, no to my to jeszcze bardziej będziemy puszczać, moim to robić. W związku z tym będziemy narodem z kulturą na poziomie po prostu yy, przedszkolnym. Nie, w ogóle zostaniemy, a niestety u nas się w ogóle o tym nie mówi, że kultura to jest ekonomia. Tylko, że w dłuższej trochę długofalowej, jeżeli pomyślisz długofalowo, 20-30-letnio, kultura to jest siła ekonomiczna, to się ze sobą łączy. Jeżeli będziemy mieli kiepską kulturę, taką, z którą nie jesteśmy w stanie, no bo przepraszam, no, no z kopolu nie zawalczymy świata nie? Yy, ani z takim poziomem też. Yy, bo to jest też poziom intelektualno, duchowy. No. Ja uważam, że to ze złą sztuką i ze złą kulturą to jest trochę jak ze złym jedzeniem. Strasznie dużo mówimy o tym, żeby nie jeść, prawda? Żeby się zdrowie odżywiać, że ekologicznie. No to tak samo, jakbyś mnie zapytał, dlaczego jest lepiej, wiesz, się odżywiać ekologicznie niż, niż jeść fast foody. To jest dokładnie to samo. Fast food kulturalny nie powinien mieć miejsca w. Publicznej telewizji, I, i nieważne, że ludzie tego oczekują. Jest dużo świetnych artystów, którzy ludzie też kochają, a którzy reprezentują doskonały poziom. Naprawdę mamy kogo pokazywać. Mamy fantastycznych yy, popowych, i to wcale nie mówię o jakiejś, wie, że to ma być trudna, wydumana sztuka, nie wiadomo dla nikogo, dla jakichś elit tylko. Nie, mamy fantastycznych artystów młodych, ciężko pracujących którzy odnoszą sukcesy i którym się należy też to miejsce tam i, i, i naprawdę, no, no mamy co grać, no to nie jest tak, że nie mamy co grać, no. Mówiliśmy trochę o powrocie do The Voice. Czy taką wymarzoną partnerką w rzędzie foteli, foteli jurorskich byłaby Doda dla Pani? Ojej, nie pomyślałam o tym nigdy. No, nie wiem, czy wymarzono, bo doda byłaby ciężkim prze przeciwnikiem na pewno. Ona wróciła do telewizji polskiej, nie czekając na zmianę władzy. Bardzo jej na to, na to zależało. Ja pytałem też ją o to, i ona powiedziała, że muszę tutaj być, bo tutaj też są moi fani i to też im się należy moja obecność tutaj. Jakby pani odpowiedziała na takie słowa. Słuchaj, no ja rozumiem. Ja nie chcę absolutnie oceniać nikogo za jego postępowanie w kontekście politycznym, bo to są trudne sprawy. I ja na, w tej chwili rozumiem to, że są artyści, no, którzy jakby. Którzy no, idą na jakiś kompromis, albo, albo tak troszkę oportunistycznie do tego podchodzą. No ale też muszą z czegoś żyć. Ja, ja, ja rozumiem też takie też myślenie, że no jestem w końcu artystą, no chcę grać i śpiewać, co mnie obchodzą sprawy polityczne. No coś w tym jest, no. Ja akurat taka nie jestem, bo jakby jestem społeczną <grywka> działaczką i tak dalej i, i ja, ja bym tak nie mogła, ale, ale, ale nie, naprawdę nie chcę tego oceniać. Nie chcę tego oceniać, to każdy... Yy, przecież nie no, no, no wiele osób, ja, jakbym, wiele moich kolegów dalej występuje w TVP i, i absolutnie ich nie potępiam. Rozumiem, yy, każdy idzie swoją drogą. Podajże Bo że chyba Borys Szyc miał takie mocne wypowiedzi w tej kwestii do aktorów i koleżanek, aktorek, które grają w produkcjach telewizji polskiej, że no, nie, nie przystoi, już parafrazując bardzo mocno. Pod tym się by pani podpisała, czy czy znaczy, to jest moje prywatne zdanie? Tak, no, w, te, w, w momencie, kiedy to jest tuba, propagandowa tuba, która no, 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 dużo mówi też nieprawdy, mówiła, no wiem, jak to wyglądało wszystko, no to gdzieś tam dokładasz cegiełkę, prawda, do tej, do tej całej historii. Ale tak jak mówię, ja nie, nie chcę być sędzią i ja nie chcę nikogo oceniać. Każdy niech rozważa to, wiesz, we własnym sumieniu. Jasne. To jeszcze na koniec zapytam, jeszcze wrócę na chwilę do tej Dody, bo o niej, o tym jak się z nią współpracuje, krążą legendy. I jako, że mam okazję zapytać wprost, sam na sam, kogoś, kto współpracował z Dodą, o to, jak ta współpraca wyglądała. Czy to było pełne jakichś takich. Hmm, Starć i kłopotów, czy może właśnie wprost przeciwnie zgoda i jakaś taka harmonia? No, bardzo różnie miałyśmy, No wiesz, no, my żeśmy jednak spędziły prawie dwa lata razem e, dużo i dodać jest rzeczywiście wybuchową osobą, e, po prostu ona jak coś, to co myśli, to od razu mówi. Yy, ale też nie trzyma długo urazy, więc yy, bardzo szybko. Owszem, kłóciłyśmy się czasami, ale też bardzo szybko się godziłyśmy. Ale wbrew obiegowej opinii, tak naprawdę tych kłótni było mało. Mieliśmy może z jedną taką dużą chyba jakieś starcie, a tak to, żeśmy się we wszystkim zgadzały i była dla mnie dużym wsparciem, naprawdę. Yy, myślę, że ma taki też zmysł trochę i filmowy, i yy, aktorski też ma, naprawdę ja, ja bardzo. Uważam, że ma talent aktorski, zdecydowanie, ale tak naprawdę, co jest ciekawe, my pod względem, na przykład, artystycznym, w ogóle nie miałyśmy sporów. Bardzo często widziałyśmy tak samo to, i, i wiele, z wieloma rzeczami się jakby. Zgadzałyśmy i tutaj nie było jakich, jakichś dużych tarć. Więcej nas łączyło, niż dzieliło, wbrew pozorom. A dla mnie to jest też bardzo ciekawa współpraca z ludźmi, którzy właśnie nie są do koncentracji jak ty, którzy są z innego trochę też świata, bo wszyscy mówili, no jak wy się dogadywałyście? Wy kompletnie po prostu ogień i woda, można powiedzieć, nie? Chociaż ja też mam temperament duży, ale chodzi mi o taki zupełnie, powiedzmy, na przykład artystyczne myślenie. I dla mnie to było właśnie bardzo ciekawe, bo wracając do podziałów w naszym kraju, właśnie o to chodzi, żebyśmy ponad tymi podziałami usiedli i rozmawiali ze sobą. I okazuje się, że można być kompletnie innych w ogóle światów, ale się dogadać i razem współpracować i stworzyć coś, co odnosi duże sukcesy. I myślę, że dziewczyny z Dubaju nigdy nie odniosłyby tego sukcesu, takiego sukcesu, gdyby to nie były właśnie te nasze dwa skrajne w ogóle poglądy na świat zupełne, które się starły w tym filmie. Y... Czy możliwe, że jeszcze taki duet zadziała w przypadku jakiegoś filmu Doda i Maria Sadowska? Nigdy nie mówię nie, nigdy nie mówię nigdy. <laughs> To jeszcze chciałem zapytać, czy widziała Pani to, co się dzieje podczas koncertów w Dody, to co ona przygotowała? Na pewno Doda robi wspaniałe show. To, to w ogóle bez dwóch zdań, i bardzo ją podziwiam za to. I wiem, że ona jest totalnie pracowita i, i, i jest perfekcjonistką. Na pewno jest to dopracowane do ostatniego. Do ostatniego, ale ma też wspaniałych fanów, których pozdrawiam, bo część z nich też wiem, że zostało również moimi fanami i bardzo ich lubię. I oni są naprawdę fantastyczni są ci jej fani, to jest naprawdę prawdziwy gang, więc bardzo ich pozdrawiam. To jeszcze już na zupełny koniec. Czy jakieś filmowe perspektywy, które już są gdzieś może takie pewne, się pojawiają? W tej chwili pracujemy nad różnymi projektami, więc nie chcę mówić na 100% nic, bo no, na planie jeszcze nie jesteśmy, a w tej branży to jest tak, że nawet do ostatniej chwili nie wiadomo. Natomiast ja w tej chwili pracuję nad płytą, bo bardzo się stęskniłam za muzyką i ostatnie właściwie 6 lat poświęciłam głównie filmowi, tylko tam gdzieś robiąc trochę muzyki do filmu i gdzieś tam do, do, dokładając piosenki do filmów. Ale stęskniłam się bardzo za muzyką, za, za graniem koncertów i teraz siedzę w studiu i nagrywam właśnie dla Państwa i komponuję cały czas. Czy możemy coś zdradzić na temat tej płyty, czego możemy się spodziewać, jakiego charakteru? Y na pewno będzie to płyta elektroniczna, na pewno to będzie y, pyta trochę taka mówiąca o takim zatrzymaniu też, tak, tak jak mówimy o tym eko jedzeniu, eko life, slow life'ie. W takim momencie jestem życia, gdzie potrzebowałam oddechu i trochę o tym będzie też ta płyta. Właśnie z takim oddechem i spokojem chwilowym kojarzy mi się pandemia covidu, kiedy świat się trochę zatrzymał. Czy to był dla, dla pani taki moment? Tak, aczkolwiek właśnie dla mnie nie był to taki moment, bo ja wtedy właśnie zaczynałam pracę nad Dziewczynami yy, i to był bardzo wytężony okres pracy dla wszystkich filmowców, dlatego że yy, no wszyscy siedzieli w domu i chcieli coś oglądać, a my musieliśmy to w tym czasie się nakręcić i ja strasznie zazdrościłam wszystkim, że oni mają ten czas dla siebie, że oni mają ten czas na to czytanie książek, wiesz, na właśnie na oglądanie. A, I wszyscy mówili, o właśnie jak super siedzimy, w ogóle wiesz, odpoczęliśmy, a ja jedyna pamiętam wtedy, że ja, myśmy strasznie z Dodą zresztą wtedy ciężko pracowały yy, i w ogóle, w ogóle tego tak nie odczułam, za to teraz właśnie mam taki moment. Teraz mam właśnie taki moment, że po tych sześciu latach spędzonych, bo to nie tylko dziewczyny z ale też kolejne filmy, czyli Miłość na pierwszą stronę, Pokusa, dwa sezony serialu Rodzina na Maksa, zresztą właśnie serdecznie zapraszam Was, bo drugi sezon skończyliśmy latem nad nim pracę i, i myślę, że jakoś wkrótce już wiem, że wiele osób czeka na ten drugi sezon, na dalsze losy naszych bohaterów. Jak zwykle, będzie bardzo fajny ten sezon. Pełen zwrotów akcji i taki, i do pośmiania się, i do, popłak do popłakania sobie. E, ja już go widziałam, więc mogę powiedzieć, że, że wyszedł bardzo fajnie. A tutaj e, nie tylko ja reżyserowałam, zaprosiłam też do współpracy chociażby Martę Karwowską, reżyserkę. Więc e, no będzie super ten drugi sezon. Nie wiem tylko kiedy go puszczą, nie mam konkretnej daty, ale myślę, że jakoś niedługo w Polsacie się pojawi. Jasne. To już wiem, że już któryś raz to mówię, ale już na absolutny koniec. Wymarzony skład jurorski nowej edycji The Voice i Maria Sadowska na jednym z foteli, i kto poza, poza tym? Że razem ze mną? Tak. Yy, wymarzony skład. No to no, no, chłopaki muszą być, wiadomo, bo bez nich to sobie trudno wyobrazić ten program. Czekaj, ale zadałaś mi trudne pytanie, bo w ogóle sobie się nie zastanawiałam nad tym w ogóle. Ja tu zaskakująco chciała bym grupsona bym chciała mieć tam Dobra. ze sobą właśnie tak mniej, mniej oczywistą drogą. A poczekaj, bo żeby jeszcze jedna laska była ktoś. Rozważaliśmy już dodę. Rozważaliśmy dodę wiadomo, ale tak jak mówię, to by była bardzo ciężka, ciężka konkurencja. A Edyta Górnik? Z Edytą mi się fajnie współpracowało. Czekaj, ale myślę o kimś nowym, kto jeszcze nie siedział tam. Kto jeszcze tam nie siedział. No nie wiem, może Ania Rusowicz, a może czekaj. Ja Właśnie bym pomyślała o takich osobach bardziej z, z mniej z, z mainstreamu. No Może Bowska. O, ja bym bardzo chciała z patrycją markowską, którą uwielbiam. O, a Patrycja była w jednej edycji, ale my się akurat razem nie spotkałyśmy, a Patrycja mhm. jest cudownym człowiekiem i strasznie ją lubię. A myśli Pani, że to jest dobra decyzja, że w Mam Talent wymienili Małgorzatę Foremniak na Julię Wieniawę? W ogóle nic o tym nie wiem, nie mam pojęcia, nie będę się wypowiadać, nie widziałam. Nie wiem. Dobrze, dobrze, to już nie męczę dłużej. Ja lubię się jak i uważam, że była świetna, ale wiesz też, no, ile można siedzieć w tym samym miejscu. Ja, tak jak mówię, dla mnie moim motto życiowym jest no fan, no fun, a jedyną niezmienną rzeczą jest zmiana. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszyscy już opuścili prawie salę, zostaliśmy ostatni, także kończymy. No i co, do zobaczenia przy następnych okazjach. Dzięki, pozdrawiam i zaglądajcie koniecznie do mnie na Instagrama, bo dużo się tam dzieje.